Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, kwietniowo, witam też biblijnie i witam też, proszę Państwa, w okresie wielkanocnym. W ten tydzień żeśmy zakończyli tak zwaną oktawę świąteczną, zakończyliśmy to wołanie, radosne wołanie Alleluja, Jezus żyje i jesteśmy w okresie wielkanocnym. Ten okres wielkanocny będzie trwał do niedzieli zesłania Ducha Świętego, jest to czas powiedzi wielkanocnej, ale jest to czas, proszę Państwa, wpatrywania się w Chrystusa zmartwychwstałego, Chrystusa, który zwyciężył śmierć, piekło i szatana. Wpatrujemy się w Niego, zwłaszcza wpatrujemy się, jak wiemy, oczyma wiary. Ten okres, który obecnie mamy, który obecnie przeżywamy, to jest tak zwana Chrystofania, o czym mówiłem Państwu w ubiegłą niedzielę, bo jak wiemy, Pan Jezus po zmartwychwstaniu od razu nie odchodzi do nieba. On pozostaje na ziemi przez 40 dni, a więc do niedzieli w niebo wstąpienia Pańskiego. Te 40 dni są po to, żeby Chrystus uzupełnił swoją naukę, Ewangelię i żeby też ukazywał się, jak wiemy, ukazuje się najpierw niewiastom, ukazuje się apostołom, a na koniec ukazuje się, no oczywiście wielu innym ludziom, a na koniec ukazuje się świętemu Pawłowi, jak sam on określi, jako poronionemu płodowi. Oczywiście to ukazywanie się Chrystusa ma miejsce w różnego rodzaju okolicznościach. Jak pamiętamy z ubiegłej niedzieli, Chrystus ukazał się Tomaszowi na jego żądanie, prawda, nie zobaczy, nie uwierzę, jak go nie zobaczę. My też byśmy chcieli, tak jak Tomasz, postawić: Panie Jezu, no będę w Ciebie wierzył, jak staniesz przede mną, tak jak przed Tomaszem pokażesz mi siebie, pokażesz swoje ręce przebite, czy nogi przebite, czy swój bok przebite. Oczywiście możemy stawiać warunki takie, ale wiemy o tym, że to się stanie, zobaczymy Chrystusa wtedy, kiedy przekroczymy próg śmierci i wtedy, kiedy z Nim spotkamy się, o ile oczywiście na to zasłużymy, na całą naszą wieczność. Okres Chrystofanii, okres ukazywania się Chrystusa. Dzisiejsza niedziela, proszę Państwa, warto zauważyć, jest to 14 kwietnia, jest to trzecia niedziela wielkanocna, jak powiedziałem, jest to niedziela biblijna, która będzie trwała, no oczywiście rozpoczyna się tydzień biblijny, który będzie trwał do 20 kwietnia. I na czym polega ta niedziela biblijna, czy tydzień biblijny? Polega to na tym, żebyśmy sobie przypomnieli, że istnieje taka księga o tytule Pismo Święte, o tytule Stary Testament i Nowy Testament. Mamy to Pismo Święte w domu, może gdzieś na półce, może gdzieś w szufladzie. Okazja, proszę Państwa, do tego, żeby znaleźć to Pismo Święte, żeby wyciągnąć go i położyć w głównym miejscu, żeby ono zaistniało, nie gdzieś tam w komórce, ale żeby zaistniało przed naszymi oczami i przed naszym sercem. Wiemy, Pismo Święte, Stary Testament jest 46 ksiąg, Nowy Testament 27 ksiąg. Właśnie tyle ksiąg jest właśnie, które składają się na tak zwaną Biblię. Dzisiaj poczytajmy Pismo Święte, weźmy do ręki, otwórzmy może tak troszeczkę przypadkowo na jakiś tam tekst, czy to Stary Testament, czy Nowy Testament i wejdźmy umysłem, wejdźmy sercem i wejdźmy całą swoją osobowością, wejdźmy całą też swoją wiarą, taką wiarą, jaką posiadamy w tej materii. Kochani, dzisiaj też jest czytanie Pisma Świętego, narodowe czytanie Pisma Świętego, dlatego też dzisiaj bądźmy tylko tymi, którzy patrzą, że ktoś tam Pismo Święte czyta, ale bądźmy tymi, którzy też czytają Pismo Święte. Weźmy do ręki to właśnie Pismo, weźmy do ręki tę świętą księgę i popatrzmy na nią nie tylko jak ona wygląda, ale co ona zawiera, a ona zawiera to, co jest dla nas najważniejsze. Zawiera właśnie to Słowo Boże, które jest skierowane do każdej i każdego z nas. Poza tym, proszę Państwa, dzisiejsza niedziela to jest też niedziela, o czym wiemy, Chrztu Pańskiego, Święto Chrztu Pańskiego. Wiemy, kiedy data tego chrztu miała miejsce, 966. I właśnie wtedy taka data umowna była, czy to 14 kwietnia roku Pańskiego, właśnie 966, 14 kwietnia, podkreślam jeszcze raz, jest to też data umowna, właśnie wtedy nastąpił początek Kościoła w naszym kraju, Mieszko I i Dobrawa Czeska, księżniczka Czeska, która właśnie pobrali się i w ten sposób został zawarty sojusz Polski z Czechami. Od tego momentu jesteśmy narodem ludzi, którzy przyjęli Chrystusa, którzy Chrystusowi wierzą i którzy wierzą w Chrystusa. Kochani, Ewangelia na dzisiejszą niedzielę jest następująca. Bardzo proszę o wysłuchanie tejże szacunkiem.
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożony, wylękły, zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł: dlaczego jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Po tych słowach pokazał swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi wypełnić się wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby zrozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście tego świadkami. Kochani, no właśnie, Chrystofania, Chrystus ukazuje się apostołom, rozmawia z nimi, pokazuje mi ręce przebite, nogi i prosi też o jedzenie. Panie, macie coś do jedzenia? Czyli dali mu kawałek pieczonej ryby, czyli właśnie Jezus, który nie jest jakąś tam fata morganą, nie jest jakąś zjawą, jest po prostu realną postacią, która jest w tym ciele fizycznym, w tym właśnie ciele uchwalebnionym po zmartwychwstaniu. Macie coś do jedzenia, prawda? Duch nie prosi o jedzenie. Duch nie prosi o to, żeby dać mu coś do picia, ale właśnie tylko ciało potrzebuje jedzenia, dlatego właśnie jest ten Chrystus zmartwychwstały, jest Chrystusem obecnym w ciele. No i to jego pozdrowienie: pokój wam. Zobaczmy, on przynosi nam pokój, mówi: pokój nam, pokój tobie, siostro, pokój tobie, bracie, pokój tobie, Polsko, pokój tobie, współczesny świecie, pokój tobie, człowieku wierzący, pokój tobie, człowieku dobrej woli. Zechcimy właśnie tym pozdrowieniem Chrystusa przejąć się. Pokój, właśnie żeby ten pokój zaistniał w naszych najpierw sercach, w naszych rodzinach, w naszym życiu, w naszej kochanej ojczyźnie, na Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie, czy tam, gdzie właśnie tego pokoju brakuje, gdzie ten pokój jest niszczony, gdzie jest poniewierany. Niech właśnie ten pokój Chrystusa, który On nam przynosi poprzez swoje zmartwychwstanie i poprzez swoje ukazywanie, zaistnieje. Jeszcze raz sobie tego, kochani, życzmy całym sercem, zaistnieje w każdym i każdej z nas. Niech właśnie ten tydzień, który rozpoczynamy, jak ta dzisiejsza niedziela biblijna, niech to wszystko będzie okazją do tego, żeby przejąć się Pismem Świętym, żeby jeszcze raz, podkreślam, wziąć go do ręki, poczytać nie jako lekturę na dobranoc czy na dzień dobry, ale jako modlitwę, jako słowo, które kieruje On, Bóg, do ciebie, człowieku, do każdej i każdego z nas. Dziękuję bardzo za serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy, kolejny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.